Nie ma. Gdzie mnie zabierasz? Na Kurwiślak jedziemy. O! W końcu. Kurwa, ściganci jacyś nam na zderzaku siedzą. Czyli w prawo skręcać, czy w lewo? Nie wiem, w prawo, w prawo. Ale mógłby boczka zasadzić, co? Nie, tam. Tam. Dawaj, Andrzej, przypierdol ze sprzęgła, nie, chociaż... Nie, bo dobra. Droga sprawa w dzisiejszych czasach. Ale ktoś tu pierdolnik ma. Ja pierdolę. Co, jak tak można z autem zrobić, co? Nie wiem, kurwa. O, dziury w płocie. Ja pierdolę. Co to za dziura? Nie wiem, ktoś chyba driftował i nie trafił w bramę. Fajny mam wróbel compound. Proszę bardzo, Andrzej, jak ci się podoba w moim garażu? No, nie wiem. Sam urządzałem. Z tego, co dałoby się złożyć Nissana E30? Nie, no tak może. O, mamy komin. O, widzisz? Tylko zajebiście. Trochę. Można wziąć. Chcesz fałę do Merca? Nie, dzięki. Kolega zostawił i sprzedaje samochód teraz. O, to jeszcze jeden komin mamy. Zobacz. Tylko trochę małe te kominy. Dawaj, bierzemy opony. Będziemy palić oponami w piecu. Co my tu mamy? Jakiś 20-zaworowy demon. Czeka na swoją kolej. A, bestia będzie. Cześć, ja tutaj robię tour po moim pierdolniku. Proszę bardzo, to jest całe z 13 w częściach. To się śmiejesz. Idziemy rozrzucać na ten, na rozrzutnik. Kurno, ale będzie cieplutko. Teraz w krótkich spodenkach dzisiaj robimy. Tak. Pieciarki Wróbel. Uprawa grzybów Wojciech Wróbel. Dziękujemy za kolaborację, prawda? To świetny sprzęt. Zapraszamy najlepsze pieciarki w powiecie wołomińskim. Tak jest. Dobra, korzystając z wizyty na wsi, przejedziemy się Nissanem. Nie no, poważnie to chciałem sobie pomierzyć, gdzie musi być ta podstopnica przyspawana. Kurde, tutaj tak przytulnie. I gdzie ta podstopnica ma być przyspawana, żebym mógł sobie spawać w tamtej budzie w odpowiednie miejsce. O, teraz trochę lepiej będzie widać. Muszę sobie tu zamontować kamerę, przyświecić trochę przy okazji. Dobra, powiedzmy, że tu to jest od tej belki 63 63,3. A spójrzmy na to. To jest 72 cm. Odtąd do drzwi jest 21. Do tych blach. Do zgrzewu trzech blach jest 21. Tutaj od tego do mocowania jest 34,3. Dobra, to wystarczy, żeby to ustawić. Ta buda jest naprawdę fajna. Ja ją kiedyś naprawię. Kiedyś się za nią wezmę i naprawdę ją zrobię na lale, bo jest nigdy nie bita, nigdy nie naprawiana, ale jest tragicznie pognita. Jest naprawdę tragicznie pognita. Ale poza tym jest super. Ma podstawkę pod akumulator, jakieś takie rary tasiki. Kiedyś będzie czas. Dobra, zasuwamy.
spawać. Dobra, sprzęt wylądował. Jest jeden temacik, który tutaj trzeba zrobić. Czujniczek tego. Jak to się nazywa? Czujniczek płomienia. O, to się tutaj wsadza. Chyba. I gdzieś to trzeba podpiąć. Gdzieś. Zaraz to rozkminimy, gdzie. Dobra, wygląda na to, że się podpina tutaj. Dostaliśmy taką kostkę, która teoretycznie powinna pasować, ale nie pasuje, bo tutaj jest za dużo plasticzku. Trzeba troszkę podciąć i będzie pasować. Kurwa, rozpuścimy ten śnieg cały. Rozpuścimy cały śnieg. Nie będzie ulicznego driftowania, chłopaki, w tym roku. Z tym piecykiem. Patrz, jakby ją postawić w drzwi. No. A, ale dwie mamy te rury. Ty, a czekaj. Dobra, nie mamy dzisiaj gdzie kupić rury i zrobiliśmy takiego druta. Rura tymczasowo tu przez drzwi. I patrzymy. Ta, Andrzej się trochę boi, że tu umrzemy, ale może nie. Zaraz zobaczymy, jak szybko nagrzeje nam na halce. Ale coś czuję, że będzie nieźle, bo jak na dworzu grzaliśmy, to na dworzu było cieplej jak w środku. Napaka przyszła. Teraz zrobię unboxinga. Kurwa, ale było gorąco, co? Bardzo gorąco przez chwilę było. Kurwa, zajerało się, bo okazało się, że tam myszy sobie jakieś gniazdo zrobiły. I kurwa, był pożar. Gaśnica już ten była prawie odpalona, ale na szczęście się zgasiło. Musimy tam się jakoś dostać, to wyciągnąć. Ale tak to jest, sprzęt kurde parę lat dobrych stał. No jakoś to trzeba wydłubać. Czy ta wata się nie zaczęła jarać? Nie no, ta wata jest raczej ten, niepalna jakaś, żeby... Żeby no, bo palną, to by tutaj nie dali, nie? To jak jest? Dobra, zaraz czymś to wydłubiemy. No ale to wiesz, to przez to, że dotykało do tego kotła, nie? No przyjechaliśmy spawać furę, a cały dzień pójdzie na... ogrzewanie. Ale dobra, zdjęliśmy boczek. Zaraz ten syf stąd się wyciągnie. Ej. Zobacz. I to tak śmierdziało cały czas. Przecież to jakiś jest ten. Nie wiem co to nawet. Ale tak właśnie drewnem śmierdziało. Byłem tak, mówię, kurde, co tam tak drewnem śmierdzi z tego palonym. A to jakieś gówno. Papieru jest najebane w ogóle dużo. Papieru? Mhm. No właśnie. Dobra, wysprzątaliśmy. Tutaj widać miejsce po pożarze. Możemy to składać z powrotem. Dobra, sprzęt już działa. Już się nie pali. Możemy wracać do robótek. A, no i rozpakowałem tą pakę. Tutaj mam takie fajne tulejki. Ta tulejka to są te małe gwinty do mocowania drążka reakcyjnego. Ona będzie schowana tu i tu. W niej będzie troszeczkę rozwiercona i nagwintowane pod śrubę dziesiątkę. A te tulejki będą obcięte i wspawane tutaj w miejsca mocowania wózka. I w nie będzie wchodzić czternastka. Teraz tu mam jakąś testową czternastkę. O kurde, nie wejdzie. Czternastka? Jakiś za mały kupiłem. Czy to dwunastka była? Nie, dobrze, to są te śruby. To są dwunastki. I pyk elegancko wchodzi ciaśniutko w tulejkę. O. I to właśnie będzie mocowanie przedniego wózka w podłużnicy. Ta tulejka wspawana w podłużnicę. Będzie się elegancko trzymać. Obspawana z góry, obspawana z dołu. Jeszcze się zastanawiam, czy nie wywiercić właśnie tutaj jakiegoś otworu, w którym gdzieś tam jeszcze to heftnąć do środka. No ale to zobaczymy, jak będziemy się tym zajmować. Dzisiaj trochę dużo czasu straciliśmy na tą nagrzewnicę, ale dzisiaj chciałbym się zająć
tym fragmentem. Dobra, pierwsze co, musimy tutaj dorobić ten element i to połączyć z tym, taki narożniczek. Trochę podobnie jak jest tutaj. Dość prosty temat. Tylko jeszcze fajnie, żeby to się jakoś elegancko łączyło z tym. Przygotuję sobie jakiś szablonik z kartonu. Coś tam podoginamy, podocinamy i zobaczymy. O, i tu będzie coś takiego. Dobra, chwila przerwy od spawanka. Lecimy na pizzkę z okazji urodzin Mateusza. Ja mam kasę do nagrania, kurwa. Ale fajny łebek miał, kurwa, jak taka kuropatwa. Co? Łebek ma. I mam takie liczenie dalej. Dobra, ostatnim razem nie udało się za dużo zrobić. Dzisiaj lecimy na zakupy do mojego ulubionego sklepu z częściami. A potem może coś jeszcze podziałamy na garażu, ale dzisiaj jest strasznie zimno. Pora mi pokazuje, że jest minus 7. Więc pewnie też będę musiał zjechać gdzieś kupić komin do nagrzewnicy. No ale zobaczymy. Jeszcze w tym tygodniu zaraz planuję przyjechać, więc na pewno coś tam się ciekawego wydarzy. A przynajmniej dzisiaj fajnie słońce świeci, to chociaż pozytywny nastrój jest. Dobra, do zoba dalej. Kurwa, co się odjebało? Ja pierdolę, chyba UPG mi wyjebało. Kurwa mać. No tak, to teraz szybka robótka, przerwa od Nissana, nie? Laweciarze.pl. Serwis instalacji gazowych. Dobra, dojechaliśmy na garaż. Chcę zobaczyć, czy to nie parownik przypadkiem wody nie puścił we wtryski, ale raczej nie. Więc będą opóźnienia z Nissanem. Oj, jak zimno. Wiecie co, nie wiem, czy to nie odma, bo wyciągnąłem teraz bagnet. I szczerze mówiąc, było takie jedno wielkie zassanie, jak go wyciągnąłem. I obstawiam, że miałem wilgoć w silniku po prostu i zamarzła odma, bo jest trochę majonezu, tym samochodem nie robię dużych dystansów. Zobaczymy, może się wypali ten olej, co zassało, i ten, jeżeli przestanie dymić, to będzie dobrze, będzie może dobrze chyba, a jak nie, to jeszcze test UPG zrobimy. No ale kurde, tu ostro napierdala. Lokomotywa. Ale to ewidentnie olej, bo się śmierdzi olejem strasznie. Więc może to odma. Oby to było odma. Nie chcę się zmienić silnika teraz. Dobra, będziemy potem diagnozować co i jak z tym, także jak zwykle. Spadam na chatę i się zastanawiam, pewnie, ach kurwa, nie wiem co powiedzieć nawet.